I za co się dzieje? Powiesz mi wreszcie? Zabiłam. Zabiłam go. Kogo? Jacka. Pokłóciliśmy się. Byłam zdenerwowana. Powiedziałam, że odchodzę. Wyszłam z domu, wsiadłam w swój samochód, a Jacek pojechał na tory i wjechał pod pociąg. Skąd pani to wie? Przeczytałam artykuł w necie. Błagał mnie, żebym nie odchodziła, żebym mu wybaczyła. Ja byłam wściekła. On zginął przeze mnie. Ale co ty wygadujesz? Mieliśmy wynająć ten lokal. Dzwoniłam się z pracy. A Jacek mówi, nie ma kasy. Że przykro mu, ale stracił w kasynie. Jacek w kasynie? Kłamał. Dlatego wściekłam się bardziej, jak ja go wymyślałam. A on nie żyje. On przyjechał dopiero o 16:30. Pani Zo, bo pokłóciła się pani z mężem około 1:30, a tu pani przyjechała około 16:30, to co pani robiła przez te 3 godziny? Nie wiem, nic. Jak nie wiem nic, no gdzieś pani była. Jeździłam w kółko, byłam zdenerwowana, chciałam się uspokoić. Ale gdzie pani jeździła? Na Łonowej, na stacji kupiłam wódkę. Ale nie pamiętam nic więcej. Zresztą jakie to ma teraz znaczenie? Bo pani mąż nie zginął w wypadku. Jak to? Skąd pan wie? Pani mąż miał uraz głowy, który nie powstał wskutek wypadku. Dodatkowo w pani domu znaleźliśmy ślady krwi, które ktoś próbował zmazać. Nie, ja nic nie zrobiłam! To ten facet, to na pewno on. Jaki facet? Proszę. Mówił, że wróci. Rzuciłam tę durną robotę, odebrałam to, ranty do tortów. Zaraz zrobię unboxing. Ale zanim to zrobię, pokażę wam reakcję mojego kochanego mężusia jeszcze na to... Jeszcze 5 kaw, rozumiesz? 5 kaw. Ja tu jeszcze wrócę i chcę, żebyś je miał. Dobra, możemy sobie wysłać ten filmik? Tak. Daj go Oskarowi jak najszybciej. Jak wyszłam, on musiał wrócić. Sami słyszeliście, on groził mojemu mężowi. To on zabił Jacka!